Buch Travel. W środę od 18. To jest Radio Pryzmat, Buch Travel. Naszym tematem będzie włoska wyspa Sardynia, gdzie jest turkusowe wybrzeże, niesamowite klify, piękne punkty widokowe. Dowiemy się, jaki jest przepis na szczęśliwe życie mieszkańców Sardynii i czy to prawda, że na wyspie mieszkają flaminki. Naszym gościem jest Beata Garncarska, która jest przewodnikiem po Sardynii i prowadzi profil Sardynia Slow Holidays. Ja nazywam się Julia Kasperkiewicz, witam Cię serdecznie. Witam również, witam Julio i witam wszystkich. Dlaczego akurat wybrałaś Sardynię jako miejsce swojego zamieszkania? Co takiego sprawiło, że ją pokochałaś? Dlaczego Sardynię? Dlatego pewnie, że z Sardynii pochodzi mój mąż, którego poznałam we Florencji już ponad chyba 17 lat temu. W 2006 roku poznaliśmy się na Uniwersytecie we Florencji i takim sposobem wylądowaliśmy później tutaj na Sardynii. Miała być Florencja, miała być Polska, miały być inne strony Europy, ale zdecydowaliśmy się iść tak troszkę pod prąd i wrócić w jego rodzinne strony, czyli na Sardynię i w Siniscola, czyli to jest wschodni, gdzie mieszkamy na wschodnim wybrzeżu, 50 km pod Olbią. Jak długo już tu mieszkasz? We Włoszech łącznie to będzie już w tym roku, będzie już ponad 22 lata, tak? A na Sardynii przeprowadziliśmy się w 2012 roku, także już prawie większość połowy życia już mieszkam sobie tutaj we Włoszech. Najpierw Toskania, dzisiaj Sardynia, piękna wyspa. Jak wygląda praca jako przewodnik po Sardynii? Jakie są Twoje zadania? Moja praca przewodnika to wygląda tak. Sardynia jest taką specyficzną wyspą. Dlaczego? Dlatego, że sezon turystyczny trwa tutaj krótko. Krótko to znaczy zaczyna się tak mniej więcej od kwietnia do końca października, jeśli chodzi o turystykę indywidualną i grupową. Chociaż to nie znaczy, że nie pojawiają się tutaj turyści w niskim sezonie, ale są problemy z dotarciem na wyspie zimą. Zimą zapadamy w głęboki sen i odcinają nas od świata, tak? I zimą tutaj na Sardynii raczej nie, jako przewodnik nie pracuję, tak? Czasami się zdarzy jakaś pojedyncza osoba, tak? Kameralna grupa, ale rzadko. Jak wygląda moja praca? Tak, pracuję, tak. My jesteśmy z mężem właśnie, z Claudio, z moim mężem, zdecydowaliśmy się właśnie we Florencji, jak mieszkaliśmy, studiowaliśmy, zdecydowaliśmy się wrócić na Sardynię właśnie, żeby podzielić się tą piękną Sardynię, pięknym Sardynii z osobami, które tutaj zaglądają. A dlaczego? W jakiej funkcji właśnie przewodnika, bo w 2010 obydwoje uzyskaliśmy uprawnienia przewodnika chodnikowego, jak mi ktoś kiedyś powiedział, a kilka lat temu też zostaliśmy przewodnikami górskimi. I nasza praca wygląda tak. W sezonie pracujemy, ale jak pracujemy? My, odkąd tutaj pojawiliśmy się na wyspie, promujemy taką inną turystykę, czyli turystykę alternatywną. Turystyka dzisiaj tak się pięknie nazywa doświadczeniowa, turystyka zrównoważona, odpowiedzialna. To znaczy my próbujemy tak tutaj przywitać osoby, które pojawiają się na wyspie tak, jak my byśmy chcieli być przywitani w innych krajach podróżując, czyli jak poznać te miejsca odwiedzane tak naprawdę od tej strony takiej ludzkiej powiedzmy, a nie tylko turystycznej. Jesteśmy tak trochę przeciw tej turystyce masowej. Dzisiaj zresztą ta turystyka się zmienia, widać dokładnie, tej masowej, bardziej kameralną i zwraca się bardziej uwagę właśnie na ludzi. Właśnie jeszcze wracając do turystyki zrównoważonej, odpowiedzialnej, chodzi o to, że poznajemy 5 zmysłami miejsca odwiedzane, pomagamy lokalne, kupujemy lokalne produkty, tak, wspierając tym samym lokalną ekonomię. Zatrzymujemy się, podróżujemy w rytmie slow, to też jest takie jedno z moich haseł, które tam jak kiedyś tworzyłam stronę, to wrzuciłam sobie to, bo ciężko było slow tourism przetłumaczyć w Polsce, jeszcze kilka lat temu to był taki powiedzmy nowy fenomen podróżowania, tak? I podróże w rytmie slow, czyli to nie znaczy, że podróżujemy 5 km na godzinę, tylko chodzi o to, żeby uważnie podróżować, zatrzymać się, porozmawiać z osobą, z tubylcem tak zwanym, zjeść, popróbować tych lokalnych smaków, bo przez kuchnię do żołądek i tak dalej. Także o to chodzi w tej turystyce slow. No i wracając do przewodników, my w sezonie pracujemy, głównie oprowadzamy grupy kameralne, indywidualnych turystów, ale też oczywiście zajmujemy się większymi grupami, a w niskim sezonie nie nudzimy się, bo wtedy pracujemy z Pompią, bo należymy też do Presidio Slow Food.
co to jest Pompeia. Pompeja to jest taki bardzo rzadki cytrus, który rośnie tutaj na naszym wschodnim wybrzeżu, tak? Także my w okresie zimowym jeździmy na różne targi, slow foodowe, ale nie tylko, zdrowej żywności, produktów takich unikatowych, niszowych. Kręcimy się po kontynencie, czyli po Półwyspie Apenińskim, ale nie tylko. Dobrze, bo... Teraz, jakie są oferty takich właśnie wycieczek i jak wygląda koszt? Na przykład takie trzy najbardziej wybierane przez turystów wycieczki, jakie to są? To ja powiem tak, najczęściej wybierane wycieczki nasze to są na przykład warsztaty kulinarne, tak? Warsztaty kulinarne, właściwie to nie chodzi tylko o gotowanie, ale tutaj lepimy makarony, takie najbardziej tradycyjne sardyńskie makarony, kulurdziones, to takie pierogi przypominające troszkę nasze polskie pierogi, też z nadzieniem serowym, ale troszkę inaczej, jeszcze z dodatkiem mięty i podawane z sosem pomidorowym. Także lepimy pierogi, bo dlaczego? Bo jeśli podróżujemy i coś robimy, to taką, bo często jakie pamiątki się przywozi, ja już widzicie, uciekam, to jest cecha, nie wiem czy pozytywna czy negatywna przewodników, że dużo paplają, tak? Pozytywna pewnie w pracy, ale dobrze, wrócę, czyli pierogi, czyli na przykład warsztaty kulinarne, warsztaty ceramiki, mamy taki trekking też o zachodzie słońca, bo powiedzmy latem w górach na Sardynii nie da się chodzić, ewentualnie jakieś takie krótkie trekkingi gdzieś na wybrzeżu, bo są upały, a my tak od 7 lat już mniej więcej, 7 lat temu wymyśliliśmy, nie, że odkryliśmy Amerykę, ale wymyśliliśmy sobie taki trekking o zachodzie słońca, czyli wyruszamy, zależy tam mniej więcej powiedzmy o 17 wieczorem, idziemy sobie na jeden z najwyższych szczytów tutaj naszych gór Montalbo, które leżą nad Sinispolą i podziwiamy zachód słońca, wschód księżyca, bo często podczas pełni księżyca organizowana jest ta wycieczka, no i mamy piknik na szczycie, czasami ktoś, jakaś muzyka, w tym roku mamy w planach koncerty, tak, też w Montalbo, także nie nudzimy się, cały czas zmieniamy, a jeśli chodzi o powiedzmy takie klasyczne wycieczki, które cieszą się powiedzmy taką masowym zainteresowaniem, to jest na pewno rejsy po archipelagu Maddaleny, rejsy wyspa Zinara, to są takie głównie wycieczki, które odbywają się w sezonie, tym powiedzmy już od maja ruszają, od maja do września, zależy jak jest z pogodą u nas. No i oczywiście obiad u pasterzy, Barbagia, Murales, Orgozolo, to są takie klasyczne wycieczki, które prawie co druga firma powiedzmy tutaj proponuje, ale jest bardzo dużo unikatowych innych, tak? A czy Polacy właśnie często odwiedzają Sardynię jako taki kierunek podróży, jak to widzisz? Tak, dzisiaj już tak. Kiedyś, czyli mowa tutaj, bo w 2012 się przeprowadziliśmy na wyspie, to żeby spotkać Polaka, to że świeczką trzeba było szukać. Gdzieś pojedynczy Polacy się pojawiali, ale to naprawdę była garstka. Głównie Polacy, bo dlaczego? Dlatego, że nie było połączeń bezpośrednich, był problem. Sardynia jeszcze była taką nieodkrytą wyspą, dopiero tak powiedzmy 2013, 14, 15 zaczyna się o wyspie mówić, powstają, rodzą się nowe połączenia lotnicze bezpośrednie z między innymi z lotniska Kraków-Cagliari. Także dla mnie to jest też duży plus, bo nie muszę włóczyć się po całej kontynencie, żeby dotrzeć do Polski, tylko mam szybko wsiadam samolot i dwie mniej więcej godziny jestem w Krakowie, tak? Także to też super. Także dzisiaj Polacy, tak jak już wspomniałam wcześniej, Sardynia jest coraz częściej wybieranym kierunkiem przez Polaków. Z czego słynie Sardynia? Dlaczego właśnie turyści ją wybierają, a za co ty właśnie uwielbiasz tą wyspę? To tak, Sardynia na pewno przyciąga większość turystów, 90% pewnie, ze względu na wybrzeże, tak? Te przepiękne morze turkusowe, kolor wody, plaże piaszczyste, długie, malutkie zatoczki, ta dzika natura też, o której się już coraz więcej też mówi, bo Sardynia jest często nazywana małym kontynentem, tak? Dlatego, że jest tak różnorodna, jeśli chodzi o geologię, jeśli chodzi o ludzi, o język, o dialekty, tak? Język mamy sardyński, ale mamy dialekty w różnych stronach Sardynii, inaczej się mówi. Słońce też przede wszystkim, tak? Słońce jest też takim ważnym elementem na Sardynii, który przyciąga, bo świeci prawie cały rok. Dzisiaj nam wieje, ale już słoneczko też pięknie świeci, już mamy wiosnę prawie.
oazy, ostatnio też takim modnym tematem są oazy długowieczności, tak? Czyli to są te niebieskie strefy, których mamy 5 na całym świecie, Blue Zone tak zwane. I Sardynia jest jedną z nich. To są właśnie te miejsca, gdzie staruszkowie, gdzie Sardyńczycy dożywają długiej starości, tak? Do 111 lat ma najstarszy Sardyńczyk na dzień dzisiejszy. A czym jest to spowodowane, że właśnie tak długo żyją? Jaka jest taka recepta właśnie na to Sardyńczyków? Tak, recepta jest, ale to też, dobrze, jest recepta, ale też na wiele rzeczy nie mamy wpływu. Dlaczego? Bo to też są geny między innymi, tak? To się trzeba urodzić z takimi genami, ale dużo możemy zrobić tym. Jedną z właśnie receptę na długowieczność w tych niebieskich strefach, o co w tym wszystkim chodzi? Przede wszystkim o styl życia, tak? My dzisiaj biegniemy, nie wiadomo za czym, jutro nas może nie być, a tutaj na Sardynii się żyje spokojnie, tak? Spokojnie, dobrze, są też troski, jest też ciężkie życie, też mają często wiatr w oczy i pod prąd, ale tak, przede wszystkim jedzenie. Jedzenie, jak często rozmawiam ze starszymi, bo mamy też wycieczki do Blue Zone, także często spotykamy się ze staruszkami, którzy mają ponad 100 lat. Oni czasami mówią, niektórzy z nich mówią, twierdzą, że oni nigdy nie jedli z jedzenia, jakichś rzeczy kupionych w sklepie, tylko wszystko to, co wyprodukują, to, co mają w domu, tak? Mąka, chleb, chleb karazał, ten słynny, wino kanonau czerwone, które też mówi się, że jest bogate w polifenole, także wolne rodniki, także sprawia, też przedłuża życie. Tak jak wspomniałam, zdrowe jedzenie, czyli jedzenie bez chemii, które oni sami wyprodukowali, i to, co jest robione w domu, to jest robione bez żadnych dodatków jakichś chemicznych, tak? Warzyw, dużo warzyw jedzą, dużo roślin strączkowych, pomidory, owoce, migdały, ciasteczka migdałowe, bardzo dużo ciasteczek, a nawet kieliszeczek bimbru na śniadanko też sobie czasami, kiedyś byliśmy u Ciu, bo tutaj się Ciu mówi, Ciu Michele, 101 lat, ja mówię, no rano taki, wiecie, kieliszeczek abbardente, czyli tej gorącej wody, dobrze zrobi, także też mocne alkohole, oczywiście wszystko w umiarkowanych ilościach, ale też się pojawia. No i przede wszystkim też dużo ruchu, tak? Ci staruszkowie w górach, te miasteczka, gdzie stulatków są rozrzucone właśnie w górach, także ze stadami owiec często trzeba było przechodzić z jednego pastwiska na drugie, transumanca, czyli redyki, przeprowadzanie owiec z jednego regionu do drugiego, także często byli w ruchu, wiele kilometrów dziennie robili i to jest też jeden właśnie z tych czynników, który można dodać do przepisu na długowieczność, tak? No i bycie też, co ważne, bo widzicie tyle rzeczy, co jest też ważne, to że oni się czują do końca że czują się potrzebni, tak? Potrzebni w tym społeczeństwie, w którym mieszkają, nie są gdzieś, to już stary, niepotrzebny, tak? Odstawiają gdzieś na bok, tylko zawsze jest blisko rodziny, wnuków, często jak tam właśnie jedziemy na przykład do Villa Grande Strizaili, to oni siedzą sobie w barze Blue Zone, taki bar dla staruszków, staruszkowie powyżej 60, 90, popijają sobie piwko, spotykają, to życie właśnie towarzyskie, to, że się żyje na placach, tak, nie zamyk placach, czyli na placu, nie zamyka się w domu, tylko społeczeństwo, bo często taka jedna wioska to taka duża rodzina, tak? I to jest też piękne na Sardynii. I tam jeszcze były do mnie pytania, ale ja się rozgadałam, nie? A czy tak? Język właśnie włoski używany jest na Sardynii, czy jednak jest język sardyński? Nie, język włoski jest używany, bo jest językiem urzędowym tutaj na Sardynii, tak? I jeszcze do niedawna, tak jak u nas, ja pochodzę też z Podkarpacia, z takich małych miejscowości, to u nas się gwarą mówiło, tak, godało. I tutaj, i u nas to dawniej, nie wiem czy teraz jeszcze też, ale jeśli ja sobie tak mówiłam, to się trzeba było wstydzić. I tak samo na Sardynii było lata 60., 70., kiedy powiedzmy, wkroczyła do domów telewizja, bo telewizji nie było, tak, wkroczyła telewizja i wiele osób uczyło się włoskiego właśnie dzięki telewizji. Dzisiaj często starsze osoby nawet nie mówią dobrze po włosku, tylko tłumaczą z sardyńskiego na włoski, także śmiesznie to czasami ten włoski wychodzi z tłumaczenia sardyńskiego.
A wracając jeszcze tak w szkołach, i ten sardyński był tak troszkę po macoszemu traktowany, tak? Czyli tam, kto mówił po sardyńsku, to był taki uważany za taką osobę aretrata, czyli taka gdzieś 100 lat tam gdzieś w tyle, tak? A dzisiaj sardyński wraca do łask, oczywiście sardyński jest językiem sardyńskim, nie dialektem, na co trzeba też uważać, jak się rozmawia z Serbińczykami. I już zdają też egzaminy na uniwersytecie, jest wykładany nawet w Niemczech język sardyński, tak? I na uniwersytecie też można, tutaj na Sardynii, na przykład w Cagliari. I od zeszłego roku wprowadzono też certyfikat taki europejski języka sardyńskiego. Naszym gościem była Beata Garncarska, która jest przewodnikiem po Sardynii, prowadzi profil Sardynia Slow Holidays. Ja nazywam się oczywiście Julia Kasperkiewicz i zapraszam na powtórki naszej audycji w sobotę i w niedzielę o 14:00. Oczywiście na social media i bloga Beaty. Możesz teraz zaprosić właśnie. To ja Was zapraszam na Sardynię przede wszystkim. Dziękuję, że byliście. Nie udało mi się tu wszystkiego opowiedzieć, ale zapraszam na Sardynię, to już później będziemy rozmawiać na wyspie i próbować delektować się, popijać dobre winko i delektować się sardyńskimi smakami. Jeszcze raz dziękuję. Dziękuję Julii za zaproszenie i dziękuję Państwu, że byliście z nami. Ja mam też nadzieję, również dziękuję, bo pięknie opowiedziałaś o Sardynii i zachęciłaś, mam nadzieję, naszych słuchaczy, żeby odwiedzili tą bardzo ciekawą wyspę, która ma piękne plaże, piękne punkty widokowe, wiele atrakcji i przede wszystkim spokojne życie, żeby poznać to życie takie właśnie sardyńskie, pełne szczęścia i spokoju. I właśnie życzymy miłego wieczoru. Możesz teraz powiedzieć na koniec po włosku miłego wieczoru. Allora, auguro tutti buona serata, a tutti